Siemanko, ja jestem Lucek, to jest Need for Speed World, przegląd. Kenizek CCXR. Wersja CCX-a ulepszona, o tyle, że mamy tutaj nadwozie z włókna węglowego, raczej elementy nadwozia z włókna węglowego wykonane, przez to samochód jest lżejszy. Dodatkowo CCXR jest wyposażony w mocniejszy silnik. Ale w Wordzie to nie ma automatycznie. Nie ma to absolutnie żadnego znaczenia, ponieważ samochody tu są robione właściwie różnie. Na przykład, jak wiemy przecież z doświadczenia, Dodge Viper jest gorszy od Toyoty MR2 pod każdym względem, więc do tej pory mnie to śmieszy, chociaż gram w Worda już długo, ale nieważne. CCX-R. Do jakiego samochodu bym porównał? Jest to jeden z najlepszych wozów w Need for Speed World, mówię wam. Dopiero go kupiłem, nie ulepszyłem go jeszcze dobrze, a już jest naprawdę bardzo, bardzo dobry. Przede wszystkim zaletą tego samochodu jest to, że naprawdę świetnie trzyma się drogi. W odróżnieniu od wszystkich Kenizegów, ten się trzyma perfekcyjnie i skręca naprawdę bardzo ładnie i przyjemnie. Nie ma jakiegoś mocnego skrętu, ale zaletą tego samochodu jest to, że traci mało prędkości, stosunkowo mało prędkości na zakrętach. To jest bardzo, bardzo duży atut. Mamy tutaj nieco gorsze przyspieszenie niż w Kenizegu Agerze. Natomiast jest ono i tak bardzo, bardzo dobre. Nitro, proszę was uprzejmie, jak ładnie. 392 km na godzinę nawet sobie na jakimś tam słabym, nieulepszonym nitrze poleciałem. Bez żadnego stresu, przecież dopiero co ruszyłem i już ładnie myk. Więc ten samochód jest naprawdę bardzo, bardzo dobry. Przede wszystkim przyjemnie się prowadzi. Jeśli ktoś dorwał CCX-R-a właśnie na ostatniej wyprzedaży za chyba 4700 boostów, zrobił absolutnie zajebisty zakup. To jest samochód bardzo fajny. Ale żeby nie być gołosłownym, tradycyjnie pojedziemy sobie 2 lub 3 wyścigi i pokażę wam jeszcze części do tuningu wizualnego, ale tych jest niewiele, bo CCX-R wygląda bardzo fajnie na tym tuningu, na tym wyglądzie, który posiada standardowo, z tym spoilerem z tyłu i ogólnie. Więc chodźmy na jakiś wyścig. No i jesteśmy na North Bay and Harbor. Zaczynamy sobie z nitrem. Mam tutaj wydłużone do 5 sekund. Moimi przeciwnikami są 2 GTS-y, więc podejrzewam, że zostaną w tyle. Powiedziałem wam, że mój CCX-R jest słabo ulepszony. Trochę was skłamałem, bo mam tam już, mam w nim dobre części, dosyć ultra nawet. Co wam oczywiście pokażę na końcu tego wyścigu. Ale można go jeszcze sporo ulepszyć, także nie jestem tutaj gołosłowny, jak najbardziej może być jeszcze szybszy. Oczywiście to te części, które tutaj mam, posiadam ultra, one nie są jeszcze jakieś tam najlepsze, ale nie są też wcale słabe. Pokażę wam zaraz wszystko. Bardzo, naprawdę bardzo przyjemnie zachowuje się na zakrętach ten CX-R. Nie ma tu absolutnie żadnego problemu z jakimś wymijaniem przeszkód właściwie na drodze. Czy możemy po prostu przy odpowiednim operowaniu gazem ładnie sobie każdy zakręt wziąć bez większej stratności, jeśli chodzi o prędkość. To jest bardzo, bardzo istotne w Wordzie. Okej. Puszczam troszeczkę gaz i zobaczcie, jak pięknie wchodzi. Jaka prędkość. Bardzo duża na wyjściu z zakrętu. To jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. Nic się z samochodem nie dzieje, nie zarzuca, nie wiem, jeśli jak wyskoczymy z jakiegoś wyskoku, nie obraca się o 360 stopni czy o 120-180, więc to jest naprawdę wóz do każdego rodzaju wyścigu. Czy na autostrady, czy na jakieś tam kręte drogi. No czy na kręte trasy to może tak nie za bardzo, bo jednak ten skręt nie jest zbyt mocny. No ale mimo wszystko naprawdę radzi sobie świetnie. Oj, chyba mnie wyprzedzi tutaj GTS pięknie. No ale nieważne. W sumie mógłbym użyć jeszcze nitra. A spróbujmy, może się... Oj, za późno. Myk.
dojechaliśmy. I w sumie poszło całkiem ładnie, co ten GTS tak wyrwał. 180 w sumie możliwe. I części. Ultra opony. One mogłyby być lepsze, prawda? 4-4-9 to nie jest jeszcze hardcore. Za hamulce mam czwórki. Zawieszenie mam już takie dosyć dobre. Właśnie tutaj ja bym polecał części czerwone, które zwiększają ten skręt, ulepszają ten skręt trochę. Z tego względu, że samochód i tak już jest dosyć stabilny i raczej te części stabilności, te części czerwone tej stabilności nie popsują, dlatego można władować spokojnie tutaj coś czerwonego i samochód będzie wtedy jeszcze lepszy, moim zdaniem. Mam tutaj uliczną skrzynię i turbo też takie słabe, czerwone, najsłabsze chyba jakie może być. No i jeszcze silnik to już taki dobry, 13-13. Skille, części wizualne. Także jeszcze można tutaj sporo ulepszyć. Pojechałem 335 km na godzinę. Zdaje się, że moja prędkość maksymalna wynosi około 361 km na godzinę, co za chwilkę możemy sobie sprawdzić, ale najpierw pojedźmy jeszcze jeden wyścig. I mamy tutaj Petersburg Dam. O! Oh. Zobaczcie, co mi wyprzedza na starcie. O rany, to jest właśnie Need for Speed 4. Oj, przepraszam. Trochę mu się po chamsku wbiłem. Zobaczcie, co mnie wyprzedza. Ojejejej. Jadę sobie CCXR-em, samochodem, który po prostu takie główienko, co tu jedzie z przodu, co ma kokciarskie nitro. Skręca po prostu niesamowicie. W dodatku przyspiesza całkiem nieźle. Nie mogę tego dogonić CCX-em, autentycznie. Musiałbym power-upów używać. No ale dobra. Na krętych trasach takie samochody będą się spisywać oczywiście lepiej. O! Oh. Ale gdybym spotkał go już na autostradzie, jak na Country Club, czy... Oh shit, man! Czy na Campus Hitler Change, no to już by miał trochę słabiej, bo tam trzeba mieć jednak wysoką prędkość maksymalną, dosyć wysoką, tak powyżej 320 km na godzinę co najmniej. No a ten samochodzik niestety z przodu takiej nie ma. Ale potrafi mnie taki na krętych trasach spokojnie ograć, bo tutaj nie trzeba mieć wysokiej prędkości maksymalnej, jednak wystarczy tylko jakieś tam mocne nitro. Na samym starcie mi wyprzedził taki gnojek i do końca trasy praktycznie nie miałem z nim szans. Także CCXR przegra z takim, zobaczcie, Porsche 914, jeśli, ale już takie wykokszone te Porsche. Jeśli ktoś z was też poszukuje koksa, to ten samochód jest dobry, ale no nie każdemu może się podobać. W każdym razie naprawdę, naprawdę CCXR nawet na takich krętych trasach potrafi się spisać. Jest to dobry samochód i przy odpowiednim manipulowaniu gazem każdy zakręt może ładnie połknąć. A Petersburg Dam to jest taka trasa, gdzie właśnie mamy ładne zakręty, takie dosyć łagodne i naprawdę jeśli chodzi o CCX-a, to ta trasa jest bardzo dobra dla niego, jeśli chodzi o te takie krótsze sprinty. No i teraz sprawdźmy sobie prędkość maksymalną. O, nitro, włączaj się, włączaj, chcę się rozpędzić. Dobra, włączyłem nitro, znaczy włączyłem, nie włączyłem, bo się nie uruchomiło. Mam nadzieję, że za chwilkę się uruchomi. Pewnie dopiero na zakręcie, jak znając życie, to tak na 100% będzie. A zobaczcie, jak tutaj wchodzi pięknie ten CCXR. Nie ma po prostu zakrętu. Bardzo mało tej prędkości traci. Zresztą możecie to zauważyć na filmie, gdzie przedstawiam wam aferę. Moją koleżankę. O, 361 można powiedzieć kilometrów na godzinę. Jest to bardzo, bardzo dobrze. O, teraz mi się nitro dopiero włączyło. Masakra. No i okej. Także bardzo fajnie. Co prawda, tak jak mówię, mam tutaj już trochę dobre części, jeśli chodzi o części ultra czy części tuningowe, więc trzeba to też brać pod uwagę. Natomiast no właśnie, na przykład miałem statystyki w CCXR-ze
niższe niż w Agerze, a DCX-R był szybszy, w sensie miał wyższą prędkość maksymalną, mimo niższej statystyki na prędkość maksymalną. Oraz był, chyba lepiej przyspieszał troszeczkę, nie wiem, może to było tylko wrażenie. Ale ta Agera, afery Agera, też miała jakieś tam części Ultra i miała w sumie ogólnie wyższą statystykę. Więc myślę, że CCX-R jest jak najbardziej konkurencyjnym samochodem w klasie S i przy odpowiednim opanowaniu tego wozu na pewno poradzicie sobie z najgorszymi rywalami. No ale dobrze, trochę wam opowiedziałem o tym, jak się ten samochód zachowuje i tak dalej. Chodźmy teraz do garażu i sprawdźmy sobie warsztat z częściami do tuningu wizualnego oraz sprawdźmy, ile ten samochód obecnie kosztuje. I mamy tutaj jeden body kit, który w sumie niewiele nam zmienia. Dodaje z tyłu, to się nazywa dyfuzory, tak? Jeśli nie, to mnie poprawcie. Czy nawet ktoś mówił, że kiedyś, że to są spoilery. Nie jestem pewny, nie oglądam tych wszystkich Top Gearów. W każdym razie troszeczkę tam zmienia. Tutaj z boku też widać jakieś zmiany tych progów. I tutaj jeszcze troszeczkę z przodu. Niewiele zmian, 3000 boostów, raczej trochę sporo, prawda? Spoilery mamy tutaj różne, chociaż ten standardowy jest piękny i chyba nie trzeba go wymieniać. Jakby był taki sam, ale z włókna węglowego, właściwie on jest chyba z włókna węglowego standardowo, ale no niestety te włókno węglowe nie jest tutaj pokazane tak, jakby to powinno chyba być. Włókno węglowe oczywiście też można malować, nie jest tak, że nie można. Ale właśnie, to jest tak w Wordzie zrobione. Jak coś jest włókna węglowego, to nie można tego pomalować. Po prostu powinno być włókno węglowe, ale ono powinno być gdzieś tam tak leciutko widoczne, no nie? Na karoserii tego CCX-era. Ale kolor też można nałożyć, no powinno, przynajmniej powinna być taka możliwość nałożenia jakiegoś tam koloru na włókno węglowe, żeby te włókno węglowe tak lekko przenikało. Okej, okay, no i to były części wizualne. Chodźmy teraz do dealera samochodowego i sprawdźmy, ile Koenigsegg CCX-R kosztuje. Gdzieś około chyba 7000 boostów, z tego co pamiętam. Za chwilkę sprawdzimy. Koenigsegg CCX-R 7900 boostów, a gra kosztuje 8100 boostów. Z tym, że musicie, zobaczcie, na początku mamy takie statystyki. Jest różnica 10 punktów tutaj w klasie S na statystyce ogólnej. Czy jest to dużo? Wiecie co, ciężko stwierdzić. Agera nadaje się, Agera jest równie dobra co CCX-R, ja bym tak powiedział. Z tym, że Agera ma lepsze przyspieszenie. Agera szybciej się rozpędza do prędkości maksymalnej. Niewiele szybciej, ale jednak szybciej. Natomiast ma gorsze prowadzenie, przez co CCX-R będzie lepszy na krętych trasach. Na takich trasach, gdzie naprawdę mamy ostre zakręty, mimo że nie ma aż tak dobrego skrętu, jakby się chciało, żeby miał, ale i tak prowadzi się lepiej, mimo że Agera ma nawet statystykę na prowadzenie wyższą. Nie sugerujcie się tym absolutnie. CCX-R świetnie trzyma się drogi, świetnie się zachowuje na zakrętach, mało tej prędkości traci, nie driftuje tak jak Agera i tak jak na przykład zwykły CCX. O, ten jest elitarny, kurczę, jaka krowa. O, jak ten CCX. Ten CCX też trochę driftuje. No i dźwięk samochodu, jak słyszeliście, wszystkie Koenigseggi tak samo brzmią, także nawet elitarny, to jest parodia moim zdaniem. Znaczy no w sumie niby mają te same silniki, tak? Ale one brzmią jak Aston Martin jak McLaren MP4 i tak dalej, i tak dalej. Mógłbym wymieniać w nieskończoność, bo takich samochodów o tym samym dźwięku silnika jest sporo. No ale kosztuje 7900 boostów, to jest sporo, to jest dużo, ale jeśli kupujecie jakiś samochód naprawdę, chcecie bardzo dobry samochód kupić, macie trochę kasy, to jak najbardziej polecam właśnie CCX-R-a, jeśli ktoś chce się wyróżniać między Pagani Cinque, czy Pagani Zonda F, czy właśnie Koenigsegg Agera, czy F1, CCX-R jest dobrym wyborem, musicie włożyć w niego dobre części, chociaż na tych Amerykonach już spisywał mi się całkiem nieźle.
Chodźmy teraz na zewnątrz. Także jak mówię, polecam samochód. Jeśli podobał wam się ten filmik, to nie krępujcie się, komentujcie. Jeśli coś wam się nie podobało, również komentujcie. Jeśli wam się podobał i... jeśli wam się nie podobał, to też możecie dać łapkę w dół. Wtedy ja będę wiedział, żeby na przykład nie robić przeglądów więcej. Ale jeśli chcecie, żebym robił je więcej, dajcie łapkę do góry. I tyle ode mnie. Dziękuję wam za wyświetlenie i trzymajcie się. Do zobaczenia następnym razem. Hej!